W tym wideo chcemy sobie pomówić o tym, jak możemy dodać wiersz sumy do tabeli. Jeśli mamy zaznaczoną pojedynczą komórkę, tu specjalnie jeszcze ona jest zaznaczona w kolumnie niezwiązanej z liczbami, to na karcie projekt tabeli znajdziemy checkbox wiersz sumy. Ewentualnie możemy też użyć skrótu klawiszowego Ctrl-Shift-T. Tak, czyli jeśli sobie zaznaczymy ten checkbox, to automatycznie Excel powinien dostawić sumę, podsumowanie precyzyjniej, po kolumnie z liczbami i słowo suma gdzieś tam na początku. Takie domyślne powinno się w większości sytuacji wstawić. I oprócz tego, że właśnie mamy ten checkbox i skrót klawiszowy, to mamy jeszcze niejako drugi skrót klawiszowe, ale on zadziała tylko wtedy, kiedy mamy kolumnę z liczbami i tuż pod spodem tabeli naciśniemy sobie skrót klawiszowy do wstawiania funkcji suma. Alt równa się. Wtedy Excel automatycznie powinien nam dodać wiersz sumy do tabeli i zrobić podsumowanie pod daną kolumną. Tylko że my mamy tą możliwość, że nie musimy wybierać konkretnie sumy jako sposobu podsumowania, tak możemy wybrać minimum, maksimum i tutaj dwie wartości, które mi się czasami mylą, bo tam w którymś momencie tłumaczenie się trochę zmieniło. I to właśnie jest ta kwestia, że jeśli sobie w innej kolumnie wybierzemy przykładowo właśnie podsumowanie po liczba, co to dokładnie jest? Zliczanie niepustych, tak to jest istotnie, niepustych komórek, natomiast tu zliczanie, to jest akurat dokładnie zliczanie liczb. Czyli jakbym ja sobie tutaj wybrał zliczanie, tak to daty mi zliczy prawidłowo. A tu, tak ponieważ jest tekst, no nie ma żadnej liczby, jest nieprawidłowo. Więc muszę tu wybrać liczba. Dla mnie właśnie to jest właśnie nienaturalne i robi to podsumowanie. Czyli tu mogę sobie zmienić na powiedzmy licznik, tak? A tu na suma, czyli raz mam możliwość, dołożę tu jeszcze tylko dwukropek, mam możliwość albo wybrania sposobu podsumowania z tu istniejących funkcji, albo mogę sobie wstawić tekst. I żeby być precyzyjnym, te podsumowania to jest użyta konkretna funkcja. Funkcja sumy częściowe. I ponieważ ta funkcja jest wewnątrz tabeli, tu odwołanie do zakresu podsumowywanego jest napisane właśnie jako adres. Tak, to jest po prostu nazwa założenia obszaru tabeli. I tutaj akurat jest dokładnie jedna kolumna, więc może być bez nazwy tabeli, ponieważ jesteśmy wewnątrz tabeli. I to może być też dowolny zakres, ale funkcja sumy częściowej najczęściej właśnie spotyka się w tabelach. I możemy sobie właśnie zobaczyć, że ona podsumowuje dane na zasadzie wybranej funkcji. Tak, tu wybieraliśmy sobie sumę, tu wybieraliśmy zliczanie niepustych komórek, tu próbowaliśmy tak też zliczać liczby. Pamiętam, jest tam drobna różnica. No i właśnie najpierw wybieramy funkcję, a później adres, czyli w skrócie zakresy, nazwane zakresy danych, które chcemy podsumowywać. I co jest najistotniejsze w funkcji sumy częściowe, że ona uwzględnia filtry, jakie sobie nałożymy na naszą tabelę. Czyli jeśli tutaj przykładowo odznaczę kogoś, jakiegoś sprzedawcę, to mamy odpowiednio inne wyniki. Tak, jeśli sobie znowu wyczyszczę ten filtr, znowu wracamy do tych naszych danych. I to się jak najbardziej prezentuje prawidłowo. Jaki tu ewentualnie może być problem? Że wiersz sumy jest zawsze na dole, co nie jest takie wygodne. I czasami chcielibyśmy go mieć na górze. Jeszcze tylko przypomnę, że jeśli wyłączymy sobie wiersz sumy i włączymy go podobnie, to on powinien pamiętać te wszystkie rzeczy, które sobie w nim wpisaliśmy, mimo że nie ma go w arkuszu danych. Ok, to jak uzyskać nasz wiersz sumy nad tabelą? No, możemy sobie tak tu zaznaczyć wiersz. I ja używam skrótu klawiszowego Ctrl-Shift równa się, ale też możemy po prostu prawym przyciskiem myszy kliknąć i wstawić sobie wiersz. No ja wolę ze skrótami klawiszowymi, bo tak ze trzy wiersze potrzebuję sobie wstawić nad naszymi danymi. Mogę wtedy skopiować nagłówki i bezczelnie skopiować wiersz
sumy. I teraz mam wiersz sumy również nad tabelą. I skopiowały się bezpośrednio prawidłowo funkcje, formuły. Tylko ponieważ jesteśmy poza tabelą, nasze tu odwołanie do adresu z tabeli musi mieć nazwę tabeli, do której się odwołuje. No i tu my mamy numerację naszych funkcji. Możemy zobaczyć, jest ich trochę i są od 1 do 11 i od 101 do 111. I chodzi o to, że z założenia te od setki też potrafią nam zrobić, znaczy się nie patrzeć na ukryte wiersze. Tylko ukryte wiersze we filtrowanym zakresie są traktowane jak filtrowany wiersz. Ok, to tu mamy. Na chwilę Ctrl Shift wyłączamy. Tak, wiersz z podsumowaniem. Mamy dane pod spodem. Ctrl A, Ctrl X, o i tu Ctrl V. Tak, bez problemu nam przeszło. Ewentualnie no, format może nam się troszeczkę zepsuć przy takim kopiowaniu, malowaniu, więc tam czasami by trzeba właśnie wszystko wyczyścić. Tak. Wypełnienie, tak, brak wypełnienia i wtedy o, mam prawidłowo będzie formatował z ustawień tabeli wiersze naprzemiennie, ale ważne tak, że nasz wiersz sumy, ten górny, tak, dopasował się odpowiednio do zmienionych danych. O, tutaj sobie mogę przefiltrować, a zrobimy tylko po prostu po jednym sprzedawcy, żeby tak tu Ctrl Shift T już ze skrótem klawiszowym dodać ten wiersz sumy do końca i widzimy zarówno ten górny i dolny uwzględnia filtry. Tak i pokażę, że nasze wyniki tutaj wykorzystują 109, tak, czyli jak tutaj niby ukryjemy, czyli wybieram sobie ukryj wiersz, tak, to on też nie jest brany pod uwagę, tylko że taki sam efekt w przefiltrowanym zakresie będziemy mieli z funkcją, tak, o, bez tych, tej setki poprzedzającej, bo ukryty wiersz na obszarze filtrowania jest traktowany jak odfiltrowany wiersz. To tak dla pamięci, jeśli byśmy wykorzystywali funkcję sumy częściowe gdzieś poza tabelą.